Wyobraźmy sobie, że będąc w Gorlicach, w samym sercu miasta, czyli na płycie rynku, nagle dopadnie nas ona. Nie zapyta się, czy mamy czas, nie będzie się z nami umawiać na późniejsze terminy, ani też nie będzie chciała słyszeć głosów sprzeciwu. Dla niej liczy się tu i teraz. Kim ona jest? To potrzeba skorzystania z toalety. Czekajcie! Co jest? Czekajcie, muszę psi! Rozejrzymy się wówczas dookoła, błagalnym wzrokiem szukając ustronnego miejsca, lecz niestety nie odnajdziemy go. No chyba, że za takie uznamy ciemne zaułki, gdzie i owszem można załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, ale raczej decydują się na to ci będący na przysłowiowym rauszu, aniżeli ludzie przy zdrowych, niczym nie zakłóconych zmysłach. Już na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że Gorlicom czegoś brak. W tym przypadku chodzi o brak toalet w miejscach najbardziej uczęszczanych. Czy wie Pani, gdzie są publiczne toalety w Gorlicach? Niestety nie wiem. Jako miasto powiatowe i stare miasto powinna być toaleta, bo przyjezdni nie wiedzą, gdzie nawet ci, co stoją, siedzą na ławeczkach, nie mają się gdzie załatwiać. Często, czy na większych zakupach się jest, czy coś, to potrzeba jest taka. Poza tym ludzie przejeżdżają też do miasta i też potrzebują załatwić swoją potrzebę, a brakuje tego. Nie ma w ogóle tutaj toalety miejskiej, ponieważ ja mam problem z żołądkiem i nigdy jeszcze jej nie znalazłem tutaj. Z kamerą odwiedziliśmy jeden z dwóch pobliskich szaletów na placu Dworzysko. Naszym oczom ukazał się dość zaniedbany barak, zaś komentujący naszą wizytę mieszkańcy miasta stwierdzili tylko, że nie ma czego pokazywać, bo i oni sami nie skorzystaliby z takiej wygódki. Drugim z punktów naszej eskapady było WC naprzeciwko poczty. Oczywiście puste, choć pani klozetowa sympatyczna, więc może i milej spędzić tam czas. Jak potwierdzali nam później zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni, jak na 30-tysięczne Gorlice to za mało, a i od rynku zbyt daleko. Czy nie uważacie, że lepiej by było, gdyby na przykład znajdowała się gdzieś przy rynku bliżej? W samym rynku przede wszystkim, w samym rynku, bo żeby odejść od rynku, to trzeba jeszcze dojść, a nie każdy na to może sobie pozwolić, prawda? Nie każdy może zdążyć. Tak. Pod górkę wszędzie jest. To by musiało jakieś miejsce być przeznaczone, żeby to nie zatruwało powietrza. No przynajmniej dostęp do toalety bliżej tego rynku. Myślę, że dla ludzi przybywających i nieznających miasta to jak najbardziej byłoby to wskazane. Toalety w rynku nie są potrzebne. Dlaczego? Ponieważ są przy bibliotece, również można korzystać tutaj, w ogródkach piwnych, jak i we wszystkich lokalach gastronomicznych. I uważam, że nie ma sensu jeszcze, szczególnie na samym rynku, tutaj stawiać toalet. Plotka głosi, że jakiś czas temu rozważano zaadaptowanie jednego z budynków przy rynku na toalety. Jednak pomysł nie wypalił. Pytanie dlaczego? Bo jedno jest pewne. Toaleta przy rynku stać powinna. Toalety powinny być.